Dzień dobry. Witam cię serdecznie. 19 kwietnia. Dzisiaj mamy słowo, które jest dosyć ciekawe. Za mną jest taka plansza. Tutaj wskazuje na bohatera dzisiejszych słów starotestamentowych, na Noego. Słowa, które mamy, to szósty rozdział, 22, werset pierwszej księgi mojżeszowej. Uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Krótko, lapidarnie, to co, to co przykuło moją uwagę, to to, że Noe musiał uwierzyć, że to, co robi, bohater tej historii biblijnej, tak jak jest opowiedziana, musiał uwierzyć, że to, co robi, ma sens, chociaż nie widział jeszcze ani kropli deszczu, nie widział jeszcze potopu, który ma nadejść. Miał zaufać. To rodzi ciekawe pytanie, jak dzisiaj usłyszeć, co mamy robić, jakie jest nasze zadanie jako ludzi wierzących, nawet wtedy, jeśli jeszcze dopiero majaczą się zalążki tego, do czego to zadanie będzie potrzebne, sprawy, którą mamy podjąć. I oczywiście możesz pomyśleć tu o przeróżnych rzeczach, może też dlatego. Że my często zbyt szybko mówimy, że coś jest Bożą sprawą, Bożym działaniem. Werset z Nowego Testamentu to słowa z Ewangelii Mateusza, siódmego rozdziału 24, werset, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. To bardzo znane, bardzo znane podobieństwo. Wiele osób, kiedy je czyta, zapomina o tym, że ono zamyka kazanie na górze. Kazanie na górze stanowi, według Ewangelisty Mateusza, ten wykład woli Boga, drogi, którą wskazał Jezus Chrystus, i bezwzględnie obowiązuje wszystkich wierzących. Jest swego rodzaju arką, którą miał zbudować Mojżesz, tylko w innym sensie. Arką, którą budujemy w swoim życiu. Idąc za takim właśnie wzorem postępowania, jaki w kazaniu na górze jest, niektórzy uważają, że w centrum tego kazania na górze, ja też się zgadzam z tym poglądem, jest modlitwa Ojcze Nasz i trzy praktyki judaizmu. Najważniejsze w tamtym czasie, czyli właśnie modlitwa jałmużna i post. I we wszystkich trzech kluczowe jest to, żeby wszystko, co się robi, Wynikało z wpatrzenia, z odkrywania głębokiej więzi z Ojcem w niebie, żeby było praktykowaniem, czerpaniem najpierw z tego, co On czyni dla nas, co On robi dla nas w historii, to co znajdujemy my, jako wierzący dzisiejszych czasów, w świadectwie Słowa Bożego, tu w Kazaniu na Górze, zaufania tym obietnicom. Z których wykuwa się odpowiedzialna postawa na co dzień, taka jak opisana w Kazaniu na Górze, rezygnująca z nienawiści, wrogości, oddawania złem za złe, wskazuje na modlitwę za wrogów itd. itd. Ale początkiem jest ta wewnętrzna przemiana, która uczy słuchać, słyszeć, co Bóg mówi do Ciebie i do mnie dzisiaj. Dzisiaj przez Słowo, co kładzie nam na sercu. I takiej otwartości na to, co dzisiaj Bóg kładzie nam na sercu, w jaki sposób każe nam działać, gdzie dokładnie siać dobroć, przyjaźń, przebaczenie, dokonywać zmiany. Tego ci życzę, żebyśmy mądrze odkrywali to w dzisiejszym dniu, który jest takim drobnym etapem całej naszej drogi życiowej, duchowej z Bogiem. Życzę Ci dobrego dnia.